Matko, co wy robicie? Zapraszam. Chodź, uczuć, ty masz szczególne miejsce. Siądź sobie tutaj. Dobra, pójdź. Siądź sobie proszę na tym miejscu. No Wiśku, chodź tutaj, siądź koło. Okej. Więc kochani, więc... A, dzisiaj szczególny dzień. Jaki jest dzisiaj dzień? Co my dzisiaj przeżywamy? Jest niedziela. Zesłanie Ducha Świętego. No właśnie, zesłania Ducha Świętego. I gdzie my wczoraj byliśmy? Wieczorem. W kościele. Dlaczego? Na czym byliśmy? Na czuwaniu. I czuwali się trochę? Na okres rzeczy. Trochę czuwaliście? Trochę co robiliście? Rysowaliście. Ja bardzo długo czuwałam. I potem było czuwanie, a po czuwaniu była? Msza Święta, Eucharystia. I procesja. No tak, była uroczysta procesja wejścia. Czyli tak, czuwaliśmy na zesłanie Ducha Świętego, które jest dzisiaj. I teraz zobaczcie, to jest niesamowite, ponieważ jeszcze niedawno temu przeżywaliśmy jedno z największe święto w Kościele katolickim. Zmartwychwstał Pan Jezus. To było pierwsze. Potem, w zeszłą niedzielę, Pan Jezus był wzięty do nieba. A przed wzięciem co obiecał apostołom? Ducha Pocieszyciela. Paraklety. I teraz Kościół Święty przeżywa to święto. Nie tylko wspomina, co się stało 2000 lat temu. Rzeczywiście Duch Święty rozpoczął działalność Kościoła Świętego, misyjną i tchnął ducha. Bóg tchnął swojego ducha i apostoły poszli, zaczęli językami mówić, pamiętacie? Ale nie tylko my sobie przypominamy to, tylko to realnie się dzieje również kiedy? Jak teraz? Dzisiaj. Święta? Dzisiaj. Jak czytamy Słowo Boże, jak idziemy do kościoła, korzystamy z sakramentów świętych.
ale słuchajcie, dzisiaj jest dużo czytań, bo jest i Ewangelia, ja chcę wam tylko fragment przeczytać o Duchu Świętym, bo żebyście zobaczyli, czym jest i kim jest Duch Święty w naszym życiu. Posłuchajcie, z listu do Galatów. Parakletom. Z listu świętego Pawła do Galatów. Gdzie to jest? Posłuchajcie. Owocem zaś ducha. Owoc, może jeszcze wyjaśnimy, co znaczy owoc. Jeżeli mówimy o, że coś jest owocem Ducha Świętego, znaczy, że zostań ten słuchacz, dobrze? Już kończymy. Że coś, że Duch Święty... Że przynosimy dobre rzeczy. A, no właśnie, że przynosimy dobre rzeczy. Czyli owocem Ducha Świętego, czyli Duch Święty w nas zradza, daje. Teraz posłuchajcie co? Jest miło, powtarzajcie za mną. Jest miłość. Miłość. Radość. Radość. Pokój. Pokój. Cierpliwość. Cierpliwość. Uprzejmość. Uprzejmość. Dobroć. Dobroć. Wierność. Wierność. Łagodność. Łagodność. Opanowanie. Opanowanie. Zobaczcie, tak święty Paweł mówi, to są wszystko owoce Ducha Świętego. Czyli czy mamy... Dziewięć? Zobaczcie, teraz pytanie, nie liczyłem, Aurekuś. Zobaczcie, to jest bardzo ważne pytanie, bo powiedzieliście, że Duch Święty w sakramentach, jak idziemy do kościoła, jak czytamy Słowo Boże, ale czy tylko? Kiedy mamy żyć Duchem Świętym? Według tego, co czytaliśmy. Kiedy? Adoracji? No nie no, posłuchajcie. Łagodność, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, cierpliwość, miłość, radość. Kiedy mamy tym wszystkim żyć? Kiedy? W życiu. W życiu całym. Czyli kiedy trzeba z Duchem Świętym, czy kiedy trzeba żyć Duchem Świętym? No, w Jego obecności cały czas. Powtórzmy, Duchem Świętym. Duchem Świętym. Żyjemy. Żyjemy. Cały czas. Cały czas. W każdej chwili. Amen. Amen. Poczekajcie, piąteczka, ale również zakończmy to nasze rozważanie, żeby przyniosło owoce. O matko, jak coś nie słyszałem. Zakończmy to, robi się Gabriel. Zakończmy jeszcze rozważanie modlitwą. Chwała Ojcu i Synowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Dzięki bardzo. Idziemy puszczać latawca Ducha Świętego. Ciao. No, spula. Dajcie łapki w górę i subskrypcję.